Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu. Zanim przejdę do recenzji, która dzisiaj jest w tytule, to chcę powiedzieć, jakie jest rozwiązanie tej zagadki z poprzedniejszego filmiku. Mianowicie pytałam Was, czy może któryś z Was, jeżeli Panowie też mnie oglądają, wpadł na pomysł, jaki to był zapach, który poczułam na tej kobiecie. Dla osób, które nie wiedzą, to zrobię odnośnik do tego filmiku. I powiem, że ten zapach to jest glow Jennifer Lopez, naprawdę. I ja byłam też w szoku, bo ja szukałam w tych perfumach wysokopółkowych i ja, wiecie, bym sobie w życiu nie pomyślała, matko, glow, czułam glow tej kobiety. Naprawdę, to jest po prostu mydło do kwadratu. Ona pachniała tak, jak już Wam wspomniałam, jakby była po prostu cała wykąpana w tym mydle, więc efekt był taki naprawdę mocno mydlany, piżmowy, czysty. Ja w ogóle nie wpadłabym na to, że to może być zapach Jennifer Lopez, gdyby nie to, że dostałam kiedyś te perfumy w prezencie. I dopiero się okazało, użyłam ich i na początku też pierwsze nuty wydały mi się takie trochę chemiczne, jakieś dziwne. I dopiero po jakichś 2 godzinach poczułam, to jest to. I jeszcze pamiętam, że skropiłam, to było jakoś zimą, skropiłam szalik i zostawiłam go w szafie. I następnego dnia otworzyłam szafę i ja już byłam przekonana na 1000%, że to był ten zapach. Także wow, nie? Jennifer Lopez. Ale jeżeli ktoś z Was szuka, to polecam Glow właśnie. Dobrze, przejdziemy sobie do recenzji bardzo ważnego zapachu, którym jest Original Annie Rubik. Dlaczego? Dlatego, że ja powiem Wam, że nie jestem zwolenniczką perfum celebryckich albo ala celebryckich z jednego prostego powodu. Dlatego, że wszystkie one są wypuszczone tak naprawdę w jednym celu, żeby stały się tanim, szybkim źródłem dochodu. Tanim źródłem dochodu, no może tutaj niekoniecznie tak to powinno brzmieć, ale wiecie o co chodzi. Łatwe, szybkie pieniądze, o może w ten sposób. I jak słyszałam, że Ania pracuje nad zapachem, bo to nie było tak w tym przypadku, że zleciła komuś i powierzyła całkiem tą pracę jakiejś jednej osobie, czy tam kilku osobom, tylko że faktycznie przez te kilka lat uczestniczyła czynnie w tworzeniu tej kompozycji. I jak usłyszałam, że po prostu ona gdzieś tam czynnie w tym uczestniczy, to już wiedziałam, że to na pewno nie będzie nic banalnego i nie pomyliłam się. Mamy do czynienia z zapachem bardzo prostym, ale jednocześnie szlachetnym. W tym zapachu nie ma jakiejś skomplikowanej tematyki. Jest lilia w otoczeniu nut drzewnych, ale bardzo ładnie podana, w bardzo przystępny sposób. Zapach jak dla mnie jest mocno intymny. Ja Wam wspominałam wcześniej, że on daje taki efekt czystości, czystości podszytej troszeczkę pieprzem, takiej pikantnej, bardzo ładnie to wybrzmiewa. I to jeszcze, co mi się podoba w tych perfumach, to to, że tutaj nie mamy typowej etykiety z przeznaczeniem dla mężczyzn czy dla kobiet. Ten zapach jest tak naprawdę dla każdego. Nie ma takich rys, które trzymałyby ten zapach w jakimś konkretnym przedziale dla jakiejś konkretnej płci i to jest też dobre. Bardzo dobrze pachnie na mężczyznach, na kobietach będzie się rozwijał delikatnie, bardziej czysto, a na mężczyznach pikantnie, bo to jest też zależne od tego pacha skóry. Także jestem pod dużym wrażeniem, powiem Wam, tego zapachu. On w Polsce nie robi jakiejś zawrotnej kariery. Może z tego względu, że dostępność jest też ograniczona, bo możecie go nabyć tylko i wyłącznie w salonach Inglota na terenie Polski, no oczywiście za granicą również i na terenie nas, ich stronie internetowej. Więc tak to się przedstawia. Cena to jest 199 zł, jeżeli dobrze pamiętam, za 50 ml. Ten zapach występuje tylko w tej pojemności, więc z jednej strony uważam, że trochę to jest na minus, dlatego że może gdyby był dostępny też w pojemności 30 ml, ja wiem, że to są dodatkowe koszty produkcyjne, ale wtedy może więcej osób by się zdecydowało i jakby troszeczkę obniżyć cenę. Natomiast no to już nie jest moja sprawa, nie będę tego oceniać, ale myślę, że jeżeli ja bym chciała wypuszczać taki swój autorski zapach, to bym pomyślała jednak, żeby ta rozbieżność, jeżeli chodzi o mililitry, była różna. Ok, jeżeli chodzi o flakon bardzo mi się podoba, estetyka tego flakonu jest bardzo w moim guście. Prosta, klasyczna, elegancka, czerń, biel, tylko że flakon jest troszeczkę narażony. Jeżeli na przykład lubicie nosić perfumy w torebce, gdzieś uderzycie delikatnie, to ta farbka delikatnie będzie nam schodzić, więc no to jest taki też minus delikatny, natomiast sam zapach jest intrygujący, naprawdę jest intrygujący, mimo że niezbyt może jakoś złożony, to potrafi zaintrygować.
I bardzo jest zbliżony, jeżeli lubicie zapachy w klimacie Narciso Rodriguez, to polubicie się również z tym zapachem, bo to są bardzo zbliżone tematy, jeżeli chodzi o kompozycję. Zapach, który zdecydowanie podąża bardziej w stronę niszową niż mainstreamową i za to tym bardziej go lubię. W Ameryce bardzo dobrze się sprzedaje z racji tego, że trochę jest właśnie trafia w ten amerykański gust, prosty, czysty, schludny, ale jednocześnie niebanalny. Także jak najbardziej u nas trochę jest bardziej taki omijany, pomijany, bardzo dużo osób w ogóle nie wie, że coś takiego powstało, a szkoda, bo jest to kompozycja naprawdę warta uwagi. Dobrze, w mojej ogólnej ocenie, aha, jeszcze powiem o trwałości i o projekcji. Trwałość jest zadowalająca, w granicach 5-6 godzin. Projekcja jest nieduża, jest raczej powiedziałabym słaba. Jest to zdecydowanie zapach bliskoskórny, który zdecydowanie zyskuje przy bliższym kontakcie ze skórą, pięknie się później ociepla, te nuty wybrzmiewają, więc trzeba dać mu szansę, żeby mógł się rozwinąć i pokazać swoje piękne atuty. I jeżeli chodzi ogólnie o ocenę, to jest 9 na 10 punktów, naprawdę bardzo, bardzo dobra pozycja. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że autorski zapach, celebrycki w cudzysłowie zapach w tym wypadku, może być tak dobry. Także jeżeli jeszcze nie znacie, to zachęcam do poznania. Ok, jeszcze na koniec powiem właśnie, bo wiem, że pierwszą osobą, a propos jeszcze tej zagadki, bo nie wspomniałam na samym początku, pierwszą osobą, która zgadła, była Edyta. Edyta, i to mi wtedy właśnie tak, to było takie zabawne, dlatego że pierwszy komentarz i pierwsza prawidłowa odpowiedź. Edyta powiedziała, że to jest glow i zgadza się, to jest glow, więc miniaturki ze zapachów filozofii trafiają do Ciebie. I była też druga osoba, Truskawa 5, z tego co kojarzę Twój nick, która również powiedziała glow, więc mimo, że nie byłaś pierwsza, dla Ciebie również mam małą niespodziankę. To są trzy próbki, o których mówiłam w tym wcześniejszym filmiku do przetestowania: CK2, DKNY Pure i Jill Sander Evergreen do przetestowania. Także myślę i mam nadzieję, że się cieszysz. A dla Ciebie, Dyto, oczywiście pokażę Ci jeszcze raz te śliczne miniaturki. Wędrują do Ciebie. I jeszcze jedna, która mi się ostatnio właśnie wtedy zagubiła. Tak to wszystko wygląda. Także podajcie mi, dziewczyny, proszę wiadomości prywatnej, obojętnie czy przez Facebooka, Instagrama, czy tutaj przez YouTube, swoje dane do wysyłki i nadam dla Was przesyłki. Dobrze, także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam serdecznie i tradycyjnie miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia.